Oglądasz Tarnowską Kronikę Filmową ilustrowanego Kuriera Codziennego. Zaczynamy. Mieszkańcy Tarnowa wyszli na ulicę, by zaprotestować przeciwko zmniejszeniu liczby kursów autobusów miejskich. Pasażerowie nie kryją niezadowolenia. Niektórzy zamiast 10 minut muszą czekać na autobus pół godziny. To spore utrudnienie, szczególnie dla tych, którzy autobusami dojeżdżają do pracy. Piłeczka jest po stronie władz Tarnowa, czy po stronie prezydenta Tarnowa, czy posłucha głosu tarnowian, mieszkańców. Jak nie zdążę za 15:04, to tak jak teraz mam dopiero 16:20. No. Czekałam pół godziny, żeby się dostać na Burek. Jeśli takie ograniczenia się pojawiają, to jaka to jest zachęta dla mieszkańców, żeby korzystać z komunikacji miejskiej? Z okazji Dnia Babci i Dziadka przedszkolaki z województwa małopolskiego przekazują seniorom życzenia za pomocą specjalnych kartek. Oprócz rysunków od serca znajdują się na nich wierszyki, które mają przestrzegać przed oszustami i naciągaczami. Akcja już drugi raz jest przeprowadzona przez zarząd województwa we współpracy z małopolską policją. To dostałam od wnuczki, więc dlatego nie wyrzucę, bo zbieram wszystkie jej prace i sobie składam. A gdyby to była inna, no to wiadomo, że się wyrzuci do kosza, jak jest ulotka ze skrzynki, czy tam jakaś taka reklama. A od wnuczów to się składa. Budowlane poślizgi na obwodnicy Tuchowa. Droga miała być oddana do użytku przed końcem zeszłego roku. Jednak z powodu wysokiego poziomu białej termin zakończenia został przesunięty o 3 miesiące. W pierwszych dniach stycznia z powodu ujemnych temperatur prace całkowicie stanęły. Kiedy zatem pojedziemy nową obwodnicą? Ten termin oddania przedłuża się do połowy tego roku. Wszystkie strony wiedzą i zdają sobie sprawę, że jednak nie na wszystko wykonawca ma wpływ. Zostaną podpisane stosowne aneksy pozwalające na wykonanie tych prac w późniejszym terminie. Oglądaliście Tarnowską Kronikę Filmową ilustrowanego Kuriera Codziennego.